Witam wszystkich serdecznie. Dziś zapraszam do mojego akwarium dla szczupieńczyków Degata. Akwarium ma 100 na 50 na 50. Na wstępie chciałem przeprosić, że nie było mnie chwileczkę, ale dość kiepsko się czułem. Zmieniła się pogoda. No i z 30 plus zrobiło się 10 plus i to się stało w ciągu jednej nocy. Ja kiepsko reaguję na coś takiego, a szczególnie moje połamane palce dawały mi, no, nie miałem spokoju, że tak powiem. O. Akwarium jest stworzone tylko dla tych ryb. Jest to zbiornik gatunkowy. Mam tu populację 30 plus ryb, między 30 a 50 ryb. To już jest grupa, którą hoduję od paru lat. Oczywiście tych ryb było dużo więcej, ale był taki moment, że rozdawałem te ryby po prostu na potęgę. Teraz chciałbym troszkę zwiększyć populację, ponieważ nie mam obecnie młodych ryb. Coś tu pewnie jest w tym zbiorniku. Może coś tam wypatrzymy dzisiaj, bo one regularnie składają ikrę. Natomiast najlepiej rozmnożyć sobie w osobnym zbiorniku gatunkowym, zawsze targiskowym. Zaraz postaram się przybawić większą grupę ryb. Od razu na wstępie przepraszam za mój skrzypiący głos, ale tak jak mówię, przez tą zmianę pogody naprawdę kiepsko się czuję i no, przychodziłem tutaj do fish roomu tylko karmić ryby i ewentualnie no, zmienić gąbkę w filtrze czy jakieś takie rzeczy, które są pilne zrobić. Ale tak generalnie to niewiele robiłem. Damy coś, co one naprawdę lubią. Larwy komarów. A ryby są naprawdę świetne. Akwarium stworzone dla nich to jest zbiornik typu BW, czyli Blackwater. Cała tylnia ściana, którą tam widzicie, jest złożona matą z włókna korkowego. Ona puszcza farbę taką właśnie brązową z siebie. Zauważyłem, że to włókno korkowe dobrze wpływa na karpińcowate, ponieważ w akwarium dla kropaczykowców Shella sporo tam było tego włókna, tylko w innej postaci, w postaci podłoża. No i ryby świetnie się tam rozmnażały. To jest też dobre miejsce, na którym może mech sobie rosnąć i tak dalej. Cofnijmy. Jeżeli chodzi o budowę zbiornika, to jest tutaj tylko podłoże aktywne plus cała masa różnych babrochów typu liście. O, tutaj są nasiona klonu, liście dębu. To tam z ogródka, jak mam w beczkach, po prostu plankton, który hoduje. No i coś, co tu się stało. Wpadną jakieś liście. No to wszystko tutaj wrzucam do tego akwarium też. Oczywiście jest pelia, jakiś tam mech, może jawański, nie wiem, tak mi się wydaje. Ogromna ilość mikrozorium. To może cofnę, żeby było lepiej widać. Ogromna ilość mikrozorium. W zasadzie 90% objętości roślin to mikrozorium. Jest tu też taka ludwigia ładna. Nie wiem, co to za gatunek. Tą ludwigię dostałem od Kamila ostatnim razem. No i ona sobie tutaj tuż przy powierzchni wody rośnie u mnie. Położy się tak. Dość ciekawie to wygląda. Dość naturalnie.
To, co widać, te korzonki, to jest filantus. Zobaczmy. O, widać też ludwigię, która sobie wyrasta już ponad wodę. Filantus to właśnie te takie bordowe korzenie, to jest charakterystyczne dla tej rośliny. Oczywiście jest też rzęsa, no i bardzo duża ilość wgłębki. Uważam tą roślinę za istotną w akwarium, gdzie są szczupieńczyki, ponieważ one często wbijają się tam tuż przy powierzchni w tą wgłębkę i składają jaja. Powiększmy, co tam widać. Może jakieś jajo wypaczymy. Można by na koniec filmu wyciągnąć tą kępę i przejrzeć, bo wydaje mi się, że coś tam jest na niej. Te dwa. Albo to ślimaki. Co jest możliwe, oczywiście. Albo to są jaja. Tuż przed wykluciem, bo one zmieniają wtedy kolor. No ciekawe, można na koniec filmu wyciągnąć, zobaczyć. W każdym razie dobrze mieć tą wgłębkę w akwarium, bo osobiście bardzo często obserwowałem tarło i w momencie, kiedy intensywnie zajmowałem się rozmnażaniem tych ryb, to było ze 3-4 lata temu, to właśnie korzystałem z tej wgłębki i przeczesywałem ją z pipetą i zawsze tam coś znajdowałem, jakieś jaja, czasami dość dużo nawet. Dużo to znaczy kilkanaście. Zazwyczaj to było jedno, dwa, trzy jaja. Te jaja później można zbierać do takiego małego pudełeczka po roślinach in vitro. Wystarczy tam wprowadzić rurkę napowietrzacza i delikatne napowietrzanie wprowadzić. Tą rurkę przepuszczamy przez dekiel od tego pojemniczka. No i mamy taki mikroinkubator. Naprawdę tak prosty sposób jest bardzo pomocny i można wychować swoje ryby. W takim inkubatorze najczęściej te jaja się rozwijają poprawnie. Można tam dodać na przykład jakiś środek bakterio- i grzybobójczy, co zapobiegnie spleśnieniu jaj. Najczęściej właśnie w akwarium dochodzi do pleśnienia jaj i dlatego nie macie młodych ryb. No, te ryby naprawdę są świetne. Jedne z moich ulubionych szczupieńczyków. Można je trzymać w dużych stadach naprawdę, jak tutaj widzicie u mnie. No, tutaj na pierwszym planie jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. O, ponad 20 ryb, ze 30 ryb tutaj teraz widać. Zapewne są jeszcze jakieś ryby, to gdzieś tam siedzą w głębi, tak jak teraz tam sobie stoi z tyłu. O. No i część ryb zapewne gdzieś tam na dnie poluje na sobie. Tutaj na przykład widać takiego ładnego samca. Jeżeli chodzi o parametry wody, no to użycie podłoża aktywnego dla krewetek determinuje to, że po pierwsze pH tutaj jest około 6,5, KH będzie 0 do 2. Uważam, że raczej bliżej 0 tutaj będzie w tym akwarium, ponieważ nie ma nic, co mogłoby ten wapń uwalniać. A jeszcze z roślin nie wspomniałem o tym, no, mam tutaj Anubiasa, ale on tak sobie rośnie, bo jest za ciemno dla niego, więc on sobie pójdzie do akwarium na górze, tam mi się akurat przyda taka duża roślina, potrzebuję właśnie taką dużą. No i jest też Rotala, ale dla niej jest za mało światła i ona tak dogrywa sobie tutaj. Także raczej nic z niej nie będzie, no chyba że jakoś dorośnie do powierzchni i tam przy powierzchni zacznie się położyć. Zresztą o, jest tutaj nawet taka położąca się. O, tam ją widać.
ważne jest, żeby był właśnie taki dość duży gąszcz w tym akwarium. To daje naprawdę szansę na to, że ryby nam się rozmnożą i na ryby się odchowa. No, w każdym razie, dalej mówiąc o tych parametrach, GH będzie tutaj między 4 a 6. To jest wszystko. 140 ppm jest, jeżeli chodzi o TDS. No i standardowo przy podmiankach, które robię gdzieś no, tak raz na 3 tygodnie, no to dodaję, zaraz moment pokażę te preparaty, więc do podmianki dodaję Profit oczywiście. No, ja zapominam o tym, żeby pokazywać w każdym filmie wszystko jeszcze raz, bo regularnie to pokazuję, ale no, Humin Elixir i oczywiście używam wody RO, tą wodę buduję sobie właśnie na osmoficie. Dlaczego akurat na osmoficie? No bo te sole do uzdatniania wody RO dedykowane rybom typu freshwater, one nie zawierają węglanów. No i właśnie o to mi chodzi, żeby ta woda nie była twarda. Damy trochę komarów jeszcze. Lubię obserwować, jak one polują na te komary. To jest świetna zabawa. No i bardzo mnie cieszy to, że można je trzymać naprawdę w tak dużej grupie. Oczywiście walki zdarzają się i walki pomiędzy samcami potrafią być naprawdę dość ostre. Natomiast te ryby są obdarzone bardzo dużą zdolnością regeneracji. Zazwyczaj walka takich samców polega najpierw na napinaniu się i stroszeniu. No jak to nie pomaga, no to próbują się chwycić za pysk. Zazwyczaj próbują chwycić przeciwnika za górną szczękę. No i bardzo często jest tak, że czubek tej szczęki jest po prostu odgryziony. Dość drastycznie to wygląda. Natomiast, co zadziwiające, ten pysk potrafi całkowicie odrosnąć. Ta rana potrafi się całkowicie zagoić. Także, no owszem, jest to niebezpieczne dla ryb, wiadomo, bo w takie miejsce może się wdać jakaś pleśniawka. I owszem, miałem takie wypadki. Natomiast najczęściej ta rana po prostu się goi i ta część pyska odrasta właśnie. To jest ciekawe, że nie zostaje tam jakiś kikut, prawda, czy jakaś dziura. Ten pysk odrasta dokładnie taki sam, jaki był. Także to jest przeciekawe. Zobaczcie, jak ich jest dużo tutaj. Do samej góry są. No, trudność właśnie wychowania się młodych później z nimi w takiej dużej grupie jest, wynika z tego, że dorosłe zazwyczaj nie polują na swoje młode, ale tak duża grupa ryb no, wyjada momentalnie całą karmę. Dla tych młodych niewiele zostaje, więc lepiej jest je rozmnożyć sobie gdzieś osobno, a później cieszyć się taką naprawdę dużą grupą. Cofnę, zobaczcie sobie, ile ich teraz wyszło. No, jest ich troszkę. Jest ich troszkę. No takie było kiedyś moje marzenie. Za wszelką cenę chciałem je rozmnożyć. I uważam, że no, jeśli chodzi o takie ryby do fishroomu, gdzie zakładam na przykład, że na jeden gatunek mam jedno akwarium, ewentualnie mogę od czasu do czasu wbudować jakieś tarliska ekstra i na zmianę jakieś ryby tam rozmnażać, no to jest to jedna z najlepszych ryb, bo w tak dużym akwarium naprawdę można mieć tych ryb no, sporo, ponad 50. Przy pewnej ilości ryb, bo jeżeli tych ryb jest mało,
to wiadomym jest, że samce będą ze sobą dość mocno walczyć. Samice też ustalają między sobą hierarchię i potrafią się dość mocno kąsać. Nie zaobserwowałem ataków samca na samicę natomiast. No, w drugą stronę akurat widziałem, jak samica goniła samca, więc to działa tylko w jedną stronę u nich akurat. No, natomiast no, jak jest mało samców, no to one dość mocno konkurują i no i tuką się niemiłosiernie. U mnie no, tych ryb jest naprawdę sporo, w związku z czym ta agresja jest dużo mniejsza. No i zbiornik, który mają do dyspozycji, jest no, jak dla takich ryb ogromny, bo spokojnie mógłbym trzymać dużo większe ryby w sobie w takim akwarium. Jak mówię, ono ma 100 na 50 na 50. Także już całkiem niezły litraż. Tu jest taka ryba, której pysk odrasta. Moment. O, można zauważyć, tu jest udziabany całkiem. To jest zadziwiające, że ryby potrafią takie rzeczy zregenerować. No, ale ten pysk mu odrośnie. No, jak widzicie, te obrażenia w trakcie walk mogą być dość, no, dość spektakularne i nieładnie wyglądające, tak jak u tej ryby. Ale za jakieś 3 miesiące powinna wyglądać tak jak pozostałe ryby na powrót. Nie widać też, żeby dało się tam jakieś zakażenie. Moment, to może uda mi się ją lepiej uchwycić. No, niestety aparat już nie chce mi pozwolić na większe zbliżenie, bo chociaż trochę rozmyte, ale zobaczcie, tu jest ryba obok z normalnym pyskiem, on powinien być trójkątny, a ta ma taki no ścięty. No niestety, tak to wygląda u tego typu ryb. W zasadzie u wszystkich karpieńcowatych. Jedne gatunki są bardziej agresywne, drugie mniej. Nie wspomniałem, jak rozróżnić samca od samicy. Bardzo prosto. Tutaj mamy akurat w tej grupce samice. To jest samica. To jest samiec, jak widać jest większy. Ma czerwone podgardle, o, druga samica, trzecia, ma większe podgardle, ma czerwone podgardle, no i płetwy są takie wydłużone, prawda, ta szczególnie odbytowa u samicy, ona jest taka zaokrąglona. One czekają jeszcze, że coś dostaną. Normalnie już by się rozpłynęły po akwarium, ale liczą jeszcze na coś. Zresztą wiedzą, że jak karmię, to co jakiś czas coś tam dostają, bo mam zwyczaj płukania sitek do planktonu w tym akwarium, więc wiedzą, że podaję 2-3 razy coś do żarcia. Później rozpłyną się po akwarium, część ryb po prostu sobie popłynie i będzie gdzieś tam odpoczywać. A część może na przykład przystąpić do tarła. Zazwyczaj jak się rozmnaża te ryby, no to tak 70%, może nawet więcej ryb to samce. No to jest chyba normalne, zważywszy na charakter tych samców i walki, które toczą. Tutaj w akwarium mają trochę, no może nam powiedzieć, bardziej sterylne warunki, bo cały czas dbam, żeby gdzieś tam jakieś bakterie się dostały i tak dalej. Natomiast w naturze, no mają do czynienia i z pasożytami,
z bakteriami, no i takie ryby, które mają jakieś rany, na pewno częściej giną, niż zdarza się to w akwarium. Dam im jeszcze trochę komarów. Dużo czasu spędzam tak właśnie gapiąc się, jak one polują na te komary. Później stoją jak takie stado wilków. Chciałbym znaleźć gatunek pielęgniczki takiej, powiedzmy mniejszej, do 10 cm, którą też można by tak było trzymać w stadzie. No, obecnie mam czerwieniaki. Zobaczymy, jak będzie z tymi czerwieniakami. Dość agresywne ryby, ale to powiem w odcinku, kiedy będę pokazywał to akwarium na górze. Już wkrótce. No, ale jeżeli chodzi na przykład karpiecowate, to uważam to akwarium za bardzo udane. Polecam ten typ akwarium. Ono jest po prostu zarośnięte, pozostawione samemu sobie. Trzeba wybrać sobie jakąś główną roślinę, która zarośnie dół, plus coś, co będzie u góry, żeby też mógł być taki gąszcz. Trzeba zostawić rybom też rzeczywiście jakieś miejsce do pływania. Ale no tutaj, jak widać, chyba mają tego miejsca dość sporo. No, zbiornik jest zarośnięty na maksa, ale pozostawia miejsca sporo do pływania. No, myślę, że spełniłem wszystkie wymogi dla tych ryb, jakie potrzebują. Mam też gdzie hodować mikrozorium, bo namnożyłem go tak dużo, że już po prostu no, masakra, nie chciałem wyrzucać takich roślin. Obecnie nie mam emersyjnego mikrozorium, jak wcześniej. To są te trójpalczaste, które teraz żyją pod wodą. Może za jakiś czas opuszczę tutaj poziom wody o połowę i znowu będzie takie trójpalczaste, zobaczymy. No, zbiornik ma duży potencjał na paludarium, rośliny są odpowiednie, bo jak obniżę ten poziom wody, to i ta rudbeckia zacznie intensywnie rosnąć ponad wodą. No i jeżeli chodzi o Philanthusa, no to wiadomo, że też. No i dość dobrze rośnie tu wgłębka, więc myślę, że ona też by sobie świetnie poradziła. No, ale na razie jest tak, jak jest. Uważam, że dobrze wygląda. Mówię, chcę zabrać tego Anubiasa, bo jego wykorzystam. A on tu powinien mieć więcej światła. No, jakbym obniżył ten poziom wody bardziej, to byłoby mu to lepiej. Ale ja go wykorzystam w akwarium u góry. Zmierzymy sobie jeszcze polowanie. Najlepiej karmić takie ryby żywym pokarmem, ale przyjmują też mrożony bez problemu. One nie są wybredne. Są w stanie też egzystować na pokarmie suchym przez jakiś tam czas, ale długotrwale karmione to będą miały problemy później z jelitami, a tego nie chcemy. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest je przegłodzić niż przekarmić. Co jest? Nie mogę sobie. O, jest. No, lepiej jest je przegłodzić niż przekarmić i co jakiś czas dobrze zrobić też rybą głodówkę. Jak widzicie, dobrze moje ryby wyglądają. Samice są okrągłe. Nie widzę żadnych plam na rybach, także nie ma problemu z pleśniawką. No, woda powinna być bogata właśnie takie garbniki. Pas, o, tutaj jest pozowanie samca. Powinna być bogata w garbniki, bo to zapobiega chorobom skóry u tych ryb.
Te ryby są przystosowane do życia w dość kwaśnej wodzie. Można je trzymać w wodzie neutralnej, nawet bieg podsodowy, tam pH 7,2, ale często wtedy właśnie chorują na pleśniawki. Natomiast w kwaśnej wodzie nie dzieje się to. Jak widać, u moich ryb nie ma żadnych takich tego typu skórnych problemów. Naprawdę prosty zbiornik. Udało mi się w nim wykorzystać doświadczenie, jakie zdobyłem z tymi rybami. Jest tu trochę też jakichś patyków, jak widać. O, tutaj jest jeden z nich. One stanowią stelaż dla tego mikrozorium, które tutaj jest wszędzie dookoła. No i później jedno rośnie na drugim już. Wiadomo, bo mikrozorium wytwarza rozmnóżki, które wytwarzają rozmnóżki. Zbiornik jest na tyle duży, że to mikrozorium nie zdominuje go jakoś maksymalnie szybko, bo zdominować go zdominuje, już go zdominowało, ale od początku było go bardzo dużo i takie było założenie, że w końcu będę miał gdzie wsadzić to mikrozorium i będzie go widać, że jest go dużo naprawdę. No, powiem, że to wynika z tego, że no, chciałbym mieć zawsze jakiś tam, powiedzmy, wśród tych wszystkich zbiorników jeden taki, w którym mam jakiś gatunek rośliny, któremu pozwalam rosnąć właśnie na maksa, dzięki czemu można zobaczyć, jak ta roślina naprawdę wygląda, kiedy nie jest jakoś cały czas cięta i ograniczana. Wiadomo, że to powoduje, że no, później mamy jeden czy tam dwa gatunki roślin w akwarium, ale mamy naprawdę coś okazałego i fajnie wyglądającego. Coś, co rosło sobie na przykład tam 3, 4, 5 lat non stop i dopiero wtedy widać, jak naprawdę ta roślina wygląda w naturze. Bo zazwyczaj to, co mamy, to są jakieś tam sadzonki, które sobie cały czas dzielimy na mniejsze i przycinamy. Nigdy ta roślina nie jest, nie wygląda tak, jak naprawdę. Jest jakby zatrzymana tylko w jakimś momencie swojego rozwoju. Naprawdę polecam Wam te ryby. Łatwo się rozmnażają. Jeżeli chodzi o szczupieńczyki, chyba najbardziej odporne. Na pewno dużo, dużo odporniejsze od tych małych. Minimalne akwarium, w którym można je trzymać, już poza tym wcale nie jest duże, bo dla małej grupy, powiedzmy, dwóch samców i trzech samic, czy tam czterech samic. Wystarczy akwarium 60x30x30. Moim zdaniem najlepiej jest sprawić sobie takie większe akwarium, jak te moje 100-litrowe 80x40x35. W takim akwarium można mieć spokojnie grupę nawet 30 ryb. I będzie jeszcze miejsce, żeby mógł się jakiś narybek wychować przy nich. Najlepiej karmić no, żywym pokarmem, bo to powoduje, że w wodzie nie ma na tyle odpadków. Można wpuścić krewetki do nich, ale te krewetki nie będą miały życia, będą na nie polować, szczupieńczyki. Trudno zresztą się dziwić, bo to pyszne danie. Na pewno będą polować na młode, a stare krewetki będą stresować cały czas. Miałem akwaria, gdzie były krewetki z nimi, ale no, było tych krewetek za mało, żeby można było uważać, że są tam jakąś ekipą sprzątającą. Co najwyżej młode krewetki stanowiły przekąskę, rozrywkę dla ryb. I to wszystko. Co ciekawe u tych ryb, bo o tym nie wspomniałem, ale na pewno rzuca się w oczy, to jest charakterystyczny rysunek. Ten rysunek jest jak linie papilarne u ludzi. Każda ryba ma ten rysunek trochę inny. Zazwyczaj jest to właśnie 4-5 linii prostych, ale
odstępy między nimi, ich długość, czy też nawet liczba są zmienne i każda ryba wygląda trochę inaczej. Zobaczcie sobie sami. Każda jedna ryba ma inny rysunek, nie ma dwóch takich samych ryb. Zobaczmy tam wyżej. Rysunek może być bardzo podobny, ale nigdy nie jest identyczny. I może się też różnić w zależności od boku ryby, bo tak jak na przykład ta tutaj ma dwie linie ze sobą złączone, z drugiej strony te linie nie są złączone. No i na przykład właśnie dzięki temu, że ta ryba jest charakterystyczna, mogę ją rozpoznać za każdym razem, wiem, że ona nadal żyje. Gdyby mieć taką pamięć fotograficzną, perfekcyjną, to w zasadzie każdą rybę moglibyśmy... O, widzicie, obróciła się i już te linie tam, prawda, nie tworzą takiego V. Jest jednak mały odstęp między nimi. To jest ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe, że jest aż tak duża zmienność. Ciekawi mnie to z tego na przykład względu, że być może ryby mogą się rozpoznawać dzięki temu. Dlaczegoż by nie? W ten sposób mogą znać w zasadzie wszystkich członków swojej grupy. To jest ciekawe, prawda? Na pewno to by było pomocne w takiej grupie, żeby uniknąć sporów. No bo jeżeli ustalimy jakąś hierarchię i wiemy, że ta konkretna ryba jest od nas silniejsza, to już nie próbujemy z nią walczyć. W związku z czym no, nie tracimy niepotrzebnej energii, bo już raz przegraliśmy przecież. I to ciekawe jest. Tak jak wspomniałem, samice też mają hierarchię, więc u nich no, też byłoby to w pewien sposób pomocne znać te ryby, od których jesteśmy słabsi na przykład. Podoba mi się wyraz pyska tych ryb. One wyglądają zawsze, jakby były wkurzone. Naprawdę warto mieć większe akwarium z większą grupą, bo tylko w takiej dużej grupie zaobserwujecie takie zachowania. No te ryby są razem już od lat, prawda? I wyrosły obok siebie, w akwarium wychowały się. One dość długo wbrew pozorom żyją, jak na takie karpińcowate, bo 3 lata bez problemu dożywają. Wydaje mi się, że mogą na dłużej. Gdybym miał taką perfekcyjną pamięć wzrokową, to mógłbym wiedzieć, ile lat ma dana ryba. Ale można by na przykład robić zdjęcia, takie dossier, gdyby stworzyć, to można by było obserwować ryby przez lata. Tutaj widać bardzo ładnego samca, bardzo ładne ma kreski i ma ich dość dużo, prawda? 5 ładnie wykształconych. No i obok samica też ma ładnie wykształcone. Ciekawi mnie też, czy ryby w naturze też wykazują taką zmienność. Czy to jest efekt chowu wstrzobnego u mnie. Ale wydaje mi się, że to jest naturalne u nich, ta zmienność. Jak mówię, no każda ryba jednak trochę inaczej wygląda. No ja mam taką teorię, że one się umieją rozpoznawać w związku z tym. Myślę, że to będzie na tyle chyba już dzisiaj. Polecam Wam naprawdę te ryby. Nie mają jakichś specjalnie dużych wymagań. Troszeczkę cofnę, stawię sobie inaczej kamerkę. Nie mają jakichś specjalnie wygórowanych wymagań.
Jeśli chodzi o ryby karpincowate, to jest jeden z najprostszych gatunków. Według mnie osobiście najprostszy gatunek szczupieńczyka, no bo nie jest aż tak delikatny jak karłowaty. Nie jest tak trudno dostępny jak pozostałe gatunki szczupieńczyków. No i nie jest też tak duży i agresywny jak szczupieńczyk pręgowany. Tylko formę złotą miałem, bo to wyjaśnię w kolejnym z filmów. Właśnie będę opowiadał o tym akwarium u góry. No, zrezygnowałem z nich, ale tylko dlatego, że jest to forma hodowlana złota. Chciałbym mieć te ryby na powrót kiedyś, ale w dzikiej formie, która rzeczywiście jest pręgowana. Natomiast jakoś, owszem, no, ładne ryby, ale chodzi mi o te złote formy. Dość długo je miałem i rozmnażałem, ale trzeba było wybrać pomiędzy czerwieniakami a szczupieńczykami. No i stwierdziłem, że jednak pozostanę przy czerwieniakach teraz. Zresztą tą formę złotą łatwo zdobyć, więc póki co coś innego drapieżnego mam tam u góry. No, naprawdę świetnie to wygląda, jak stoją w takiej kolumnie, jak stado wilków. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Jeszcze raz przepraszam za przerwę, no ale jak mówię, coś się mi przyplątało, mnie męczy. Myślę, że następny filmik ukaże się może nawet jutro, a tak jak mówię, dzisiaj to tyle i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!